Tylko 3% rosyjskich atraków trafia w cele wojskowe, przekazała strona ukraińska, tymczasem istnieją obawy, że Kreml zbroi się w Pekinie. Dziewięć lotów rosyjskich transportowców w kierunku Chin. Tyle udało się zarejestrować, bo Rosjanie starają się uniemożliwić wyśledzenie swoich samolotów. Regularne loty, a tym bardziej samolotami AN-124 Ruslan, wyłączone transportery, jak również komentarze w chińskich sieciach społecznościowych nasuwają wniosek, że Rosja wysyła samoloty po ładunki wojskowe. Podaje ukraiński portal militarny Express Defense. Rosjanie mają planować przemieszczenie na Ukrainę, Część swoich wojsk, które były szkolone na Białorusi, ale na razie na granicy ukraińsko-białoruskiej nie widać oznak przygotowania do uderzenia. My rozumiemy, że terroryści planują nowe uderzenia, wiemy to na pewno, i dopóki mają rakiety, to niestety się nie uspokoją. Ale nasza wzajemna pomoc i opieka skupiona jest nad tymi, którzy są w najtrudniejszej sytuacji osobach starszych, rodzinach z dziećmi. Które w wyniku wojny straciły domy i bliskich. Nasza wzajemna pomoc jest jednym z elementów ochrony przed terrorem i jest naszą siłą. Ukraina stoi przed ogromnym wyzwaniem dostarczenia ciepła do domów swoich obywateli, co przy ciągłym ostrzale jest mocno utrudnione. W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z wojewodami na temat prawdopodobnej kolejnej fali uchodźców z Ukrainy. Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną ukraińską, aby monitorować, Aktualną sytuację humanitarną i potrzeby ukraińskich cywili poszkodowanych w wyniku rosyjskiego barbarzyństwa. Jednocześnie koordynujemy działania w naszym kraju, które usprawniają przyjęcie potencjalnych fali uchodźców z Ukrainy. Pomożemy osobom, które będą musiały schronić się w naszym kraju. Elektryczność stopniowo przywracana jest w wyzwolonym Hersoniu, tymczasem Watykan gotów jest zaoferować miejsce do rozmów na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Ojciec Święty przyjąłby bardzo pozytywnie to, gdyby prośba napłynęła od dwóch stron, ze wszystkimi dobrymi intencjami i w duchu poszukiwania pokoju, dialogu i zakończenia wojny. Odbudowa Ukrainy będzie tematem siódmego Kijowskiego Forum Inwestycyjnego, które dziś odbędzie się w Brukseli, w Berlinie spotkają się natomiast ministrowie sprawiedliwości G7, którzy będą rozmawiać o skutecznych śledztwach w sprawie rosyjskich zbrodni.